zainteresowały mnie doświadczenia chemiczne, wybuchy i różne ciekawe rzeczy robili. Zainteresowało mnie biologię, oglądanie przez mikroskopy różnych żyjątek. Rozumiem, że już jesteś w 8 klasie i się przymierzasz do tego, żeby pójść do szkoły średniej. Co będzie decydowało o tym, którą szkołę wybierzesz? Nie wiem jeszcze. Raczej gdzie jakieś ciekawe pokazy. Czyli wybierasz się raczej do klasy o profilach takich biologiczno-chemicznych? Raczej tak. Nie wystraszyłeś się przed momentem tego, co tutaj mieliśmy okazję zobaczyć? Nie przestraszyłem się. Już widziałem parę doświadczeń, też takich trochę bardziej wybuchowych, więc już jestem obyty z takimi rzeczami. Jesteś w 8 klasie, już myślisz o szkole średniej. To pierwsza taka wizyta, czy jaki masz plan na dzisiaj, jeśli chodzi o wizyty w szkołach? Byłem już w dwójce, liceum publicznym, dwójka i jeszcze liceum piątka. I jeszcze mam zamiar iść do liceum katolickiego i ósemki. A co robi na tobie na razie największe wrażenie w tych szkołach? Co widziałeś i czym się po prostu interesujesz? O jakiej szkole i jakiej specjalizacji myślisz? Szkoła to właśnie do liceum 8 na profil matematyka lingwistyczna. Co na mnie zrobiło wrażenie? Fakt, że inne podejście nauczycieli do ucznia w tych szkołach niż na przykład w mojej obecnej szkole. To są dwa różne poziomy. Najbardziej lubię matematykę. Przedmioty matematyczne, a najmniej to przedmioty humanistyczne, chociaż jest trochę tak sprzeciwu, bo polskiego nie lubię, ale historię to jeden z moich bardziej ulubionych przedmiotów. Jak skończę szkołę i studia, to będę? Biznesmenem, rachunkowym. Julka dzisiaj widzę bardzo aktywnie, czyli wcale nie dzień wolny, ale fajnie zagospodarowane wagary. Pamiętasz swój taki dzień? Ja niestety miałam taki dzień w formie zdalnej. Oczywiście pamiętam go. Pamiętam, że dużo się to jednak różniło od tego, którego mamy dzisiaj. Mieliśmy kilka spotkań online. Spotkaliśmy się między innymi z panią dyrektor i też z uczniami, którzy mogli nam trochę poopowiadać. Jednak nie mieliśmy takiej opcji, aby przeprowadzić doświadczenia i zobaczyć na własne oczy szkołę, zobaczyć, poznać nauczycieli i uczniów, którzy mogą nam sami poopowiadać, co tutaj robią. Także ten dzień się dużo różni i myślę, że jest dużo lepszy. Czym chcecie zachęcić tych, którzy mogliby przyjść do tej szkoły? Tak naprawdę chcemy po prostu pokazać to, co my robimy na co dzień. Chcemy pokazać mikroskopowanie, które robimy tak naprawdę dwa razy w tygodniu normalnie, więc chcemy to też pokazać, że tak wygląda trójka i to nie jest tylko siedzenie w książkach, tylko też prawdziwe sprawdzanie, co robimy. Dodatkowo uczniowie mogą sami zrobić swoje preparaty, żeby też własnoręcznie zrobione preparaty mogli pooglądać pod mikroskopem. Przeprowadzamy też doświadczenia, takie jak m.in. izolacja DNA, czy też wykrywanie związków organicznych. Alicjo, kawałek drogi przemierzyłaś do Opola, jak wrażenia. To nie jedyna szkoła, w której byłaś. Byłam jeszcze w liceum numer 5. I teraz tutaj w trójce. Tak. Jak wrażenia? Co cię najbardziej zainteresowało? Co ci się podobało? Czym jesteś zaskoczona? Podoba mi się ogólny wystrój całej szkoły, to jak są wyposażone klasy i otwartość ludzi. A jeśli chodzi o twoje preferencje, to myśląc o szkole średniej, głównie o jakim kierunku myślisz? Jeszcze nie jestem do końca zdecydowana, ale myślę, że jakiś rozszerzony język, na przykład polski i angielski też, albo chemia. A co będzie decydowało o tym, do której z szkoły złożysz dokumenty? Myślę, że ogólny widok całej szkoły. Już drugi rok jeździmy do Opola 3 razy w tygodniu, gdyż córka uczy się w szkole muzycznej 2. stopnia tutaj w Opolu. I oczywiście wybór szkoły w Opolu związany jest między innymi z kontynuacją nauki w szkole muzycznej. Szkołą muzyczną się nie pochwaliła, ale dobrze, że mama się chwali. Co będzie decydować o tym, że córka miałaby zostać w Opolu i wybrać którąś ze szkół opolskich? No myślę, że tutaj właśnie decyzja o kontynuacji szkoły muzycznej jak najbardziej. No i jednocześnie, żeby już nie męczyć się z dojazdami i będzie mieszkać tutaj w tym bursie szkół artystycznych. I to zdecyduje o tym właśnie wyborze szkoły. A jaka szkoła? To też myślę,
o tym, jaki będzie moment tej rekrutacji i czy co właściwie wyjdzie na końcu, prawda? Czy się dostanie, czy nie do danej szkoły. Jak wrażenia z wizyt w opolskich szkołach? Ogólnie bardzo ciekawe wrażenie moje jest takie, że szkoły się mocno przygotowały do dzisiejszej rekrutacji. Przyjazne, ogromne i w stosunku do uczniów, i do rodziców, i do nauczycieli, którzy pewnie przyjechali ze swoimi uczniami zwiedzać szkołę. Także wszyscy bardzo otwarci, uśmiechnięci i zadowoleni, że ogólnie taki dzień pewnie istnieje.